Cześć! Z tej strony Monika z przyszłości. Film, który zaraz zobaczycie, zawiera dużo ujęć z trzęsącą się kamerą i jest trochę chaotyczny. Ale taki mamy materiał i też trochę taki był ten nasz dzień. Jesteśmy w Wysokich Tatrach. Jesteśmy na Słowacji. Idziemy w góry, zobaczymy ile wytrzymamy z naszą kondycją i zobaczymy. Jest dzisiaj prawdopodobieństwo burz, więc kto wie, czy po prostu nie pójdziemy godzinę w górę i zawrócimy. jak tak będzie. Nie no, spoko jest, tylko te chmury. Ja się boję tych chmur. Gdzie jesteśmy dokładnie, to pokażę pewnie. W jakimś tam dodatkowym... Nie. Mapkę pokażę. Mapkę pokażę. Dojechaliśmy tu, do początku szlaku jeszcze jest kawałek, bo tu jest taki parking, można to nazwać. Za ten parking trzeba zapłacić 30 zł za dzień. Można płacić w złotówkach, nie trzeba płacić w euro. O, jedzie. A my co? A my nogawki ściągamy. O. Rzucisz mi je do plecaka? Krótkie spodenki zrobione. Jest okej. Teraz się będzie lepiej szło. Spodnie z odpinanymi nogawkami to są najlepsze spodnie. Nie ma lepszych. Także jak się zrobi chłodniej, to sobie po prostu założę nogawki i tyle. Cała ścieżka będzie asfaltowana. Ja mi się wydaje, że do tego pierwszego miejsca tak jest. Trochę się boję tych burz. Boję się tego, że będą burze. Wiesz? Nie będzie burzy. Zobaczymy. To jest prosty szlak. Ludzie tu idą z dziećmi, więc robimy założenie, że my damy radę. Zobaczymy, dokąd dojdziemy. Sytuacja wygląda tak, że po ile tam byliśmy? Pół godziny? 40 minut? Po 40 minutach przyszła burza. Piorun uderzył przed nami, znaczy w odległości, ale przed nami. Stwierdziliśmy, że to koniec naszej wycieczki, że my dalej nie idziemy. Także nasze chodzenie po górach skończyło się. I ja jestem cała przemoczona. Bardzo szybko uciekałam. Pokażę wam, jak wygląda sytuacja. Wszystko jest za chmurami, pada deszcz, a do tego od czasu do czasu grzmi. Także dla mnie to koniec. Ja nigdzie dalej nie idę. Zjedziemy do jakiejś miejscowości i przejdziemy się po jakiejś miejscowości, ponieważ widzieliśmy po drodze, że one wyglądają pięknie. Może nie będzie w nich padać. Może nie będzie w nich padać, zobaczymy. Może uda nam się kupić t-shirt. Bo jesteśmy cali przemoczeni. Spodnie mamy na zmianę, ale ja bluzek nie wzięliśmy? Nie, w ogóle ja też nie mam. Bo oczywiście po co? Więc no tak to wygląda. Ale ja ludzie też wracają. Ja jestem cała mokra, dużo ludzi wraca. Nie dziwię się, szczerze mówiąc, po tym co zobaczyłam, to mi się nie chciało dalej iść.
Ta burza nas dogoniła. Przyszła za nami. Nie, ona siedzi wysoko w górach, więc na razie jeszcze niech tam siedzi. Znaczy tutaj jest okej, okay, nie? Jesteśmy... Gdzieś? Gdzieś w jakiejś miejscowości. Słowacji. Na Słowacji w górach, nie wiemy gdzie. Ale spoko, burza idzie za nami i zaraz tu będzie. Próbowaliśmy kupić mi jakąś koszulkę, ale nie chciałam kupować sobie sportowej, tylko jakąś taką związaną z tą miejscowością. Ale tu nic takiego nie ma. Ogólnie fajna miejscowość, no. Taka turystyczna, bardzo mocno. Sprawdzamy, czy jeszcze gdzieś tam niżej nie ma jakiejś innej miejscowości. Może do niej podjedziemy, może tam będzie fajniej, nie wiem. Pięknie burza wali, więc jesteśmy przerażeni lekko. Żona patrzy, czy gdzieś możemy pojechać. Jest, ta tatrzańska łomnica. Do łomnicy tatrzańskiej. Tatrzańską, wiesz co, ona będzie niżej i może tej burzy tam nie będzie. I może będzie właśnie tak bardziej, kupimy coś takiego pamiątkowego, tak? Zjedźmy tam niżej do tej tatrzańskiej. Na ten parking? Tak, tak. Płacimy te 2 euro i spadamy do tej tatrzańskiej łomnicy. Właśnie sprawdziłam radar burz i po polskiej stronie jest pięknie. A my jesteśmy tu. Także, no super. Słuchaj, poczekamy chwilę. Najwyżej się dokupi, bierzesz ten bilecik, to nie jest problem. A jak się rozpogodzi, to wjedziemy kolejką. Trudno, nie jest nam, jak nam jest, nie jest nam dane po prostu wejście dzisiaj, to sobie wjedziemy. Możemy wjechać i zejść. Możemy wjechać i zejść, też nie jest głupi pomysł w sumie. Próba numer 2. Co mi tam chowasz? Pokrowiec, żeby jak zacznie padać i będziesz uciekać, żebym mógł kamerę schować. Próba numer 2. Zobaczymy. Musimy wyjechać i zejść, bo nie damy rady zrobić tego inaczej. Znaczy moglibyśmy zjechać, ale bez sensu. Nie, jak wjedziemy, to schodzimy. Burza jest tam, burza jest z tej strony, ta, która nas wystraszyła. Znaczy już nie jest burzą chyba, więc o tyle dobrze. Dziękuję. Ale dziękujemy. To co? Tu musimy wyjść, tam jest wyjście, misio. Dlatego tu weszłam, wiesz? Idziemy. Dobra, czyli za wjazd na pierwszy etap kolejki na łomnicę zapłaciliśmy 23 euro za osobę i 2 euro się odzyskuje, oddając karty. Co za iwania? 320 nie przekraczamy, więc jest okej. Okay. Chyba. Ale to za iwania? Jak wyciąg, tak. Okej, okay, tak. Już się denerwuję. Jest okej, okay, jest fajnie. Kurde, po prostu. A ja znowu jadę w dziwne miejsce tyłem. Dobrze. Czemu ja to sobie robię w ogóle? Jak wysokości daje znać. Kurde, to jest w ogóle, to jest mój fenomen. Ja po prostu nie rozumiem, czemu ja to robię. Nagrywasz? Tak, nagrywam siebie i swoją nerwówkę. Zobacz, jaki fajny basen. Opływać można. Wszyscy ja już chcę być na miejscu. Zaraz będziemy. Czemu ja się, kurde, tak wszystkiego boję? Już mam tego dosyć, naprawdę. Nagrywasz mnie. Nagrywam ciebie, jak się ze mnie śmiejesz, nabijasz się ze mnie. Nie śmieję się z ciebie, żoną. Do góry jest jeszcze spoko, ale w dół bym nie chciał zjeżdżać. Nie. Teraz jeszcze... Wstrząs. Dobra, plecak masz. Już mam. I wysiadek. Wychod. Wychod. Otwieram. No. Dobra, wysiadamy.
Gdzie jesteśmy? Nazywa się to skalnata chata. Nie, skalnata chata jest niżej. Za nami jest na pewno łomnica. Tak, za nami jest łomnica w chmurach. Gdzie nie widać jest łomnica. W chmurach jest łomnica. Natomiast to się nazywa skalnate pleso, czyli to jest jakieś tam skalne jezioro. Możemy generalnie pogoda wygląda tak, że... Boimy się zejść na razie. Boimy się zejść, że będzie burza. Nie wiem, nie wiemy co robić. Czy tu posiedzieć trochę, napić się herbaty i poczekać aż te chmury troszkę przejdą, żeby była lepsza pogoda. Nie wiem. Tu jest jezioro. To jest jezioro? To jest tu. Idziemy na jezioro! Się w kamerę patrzeć nie można. No nie. Nie ma opcji. To może źle skończyć. Trzeba patrzeć pod nogi. To jest najlepiej. Okej. Widokowo tu. I my musimy zjechać tam. Tam zejść musimy. Nie tam, gdzie domek. Tam niżej, gdzie domki. Aha. Przerażająco i pięknie. Za jednym razem. A tu jest kolejka na szczyt. Na szczyt. Można tutaj tym wjechać i szczyt jest w chmurach. Ale fajnie wyjeżdża ta kolejka, bo po prostu to jest takie mega, jak ona wyjeżdża z tych chmur. Trzeba skorzystać z tego, że jest ładna pogoda i zejść. Że nas żadna burza już nie zastała. Ta, okno pogodowe się zrobiło, idziemy. Nie ma co? A tam jak leje. Łódź! Byliśmy 2 godziny temu. Tak, w tej sytuacji byliśmy tam 2 godziny temu. Idziemy. My schodzimy do tatrzańskiej łomnicy. No i dobra, przejechaliśmy się kolejką, to było spoko, nie? Wow, ale to jest widok super! Jo, misiu, zrób zdjęcia. Ty, pimol kozica. No idź, kozico, idź. Ja nie wiem, nie kontroluję tego, co się nagrywa, bo muszę patrzeć pod nogi. Bardzo mocno. Ale widoki są mega. Po prostu mi się idę powoli, bo z moimi historiami skręcenia kostki i takich tam rzeczy, skręcenia kostki na prostej drodze. Świetnie. Tam. Pokaż jeszcze raz. Tam mamy parking. Co widzimy, po prawo jest jeziorko, a po lewej stronie są samochody. Tam mamy parking. Nie wiem, czy mnie słychać. Parking mamy przy tym stawie, który tam jest. Widać? Tam mamy parking. Tam musimy zejść. Wow, a tu jak jest super. Nie, no po prostu wow. No idziemy. No, to było też taki piękny wielet. Co nam, przepuszczamy ludzi, którzy idą szybciej. Którzy są bardziej doświadczeni. A nie tak jak my. No i to jest ta skalna chata, nie? By było fajnie na nartach i... Na nartach tutaj? A tu jest stok? No. Ja bym się do tego nie nadawała chyba.
No ale co, przecież nie stamtąd, gdzie wyjechaliśmy kolejką. Stamtąd jest to. No co ty gadasz? Tu, tam i tam, co to skałki są, to wszystko jest stok. To jest stok narciarski? Tak. Tu i tam, jak masz ten zielony... To możemy, tu musimy zimą... Zielone trasy? No. To są wszystko trasy zjazdowe. To my tu musimy zimą przyjechać. Ale powiem ci tak, że bardzo byłam podłamana, jak ta burza się pojawiła. Wiem, widziałam. Już byłam taka zrezygnowana. Mówię, nie, no po prostu, nic nam się nie udało. Powiem wam tak, kamera nie oddaje tego, jakie tu jest zbocze, ale ono ma tak z 50 stopni w dół. Ale się ładnie chmury rozeszły. Baliśmy się, chociaż tu nad nami trochę ta chmura jest taka bardziej przerażająca. Tu jest taki obłoczek, tam są takie większe obłoczki. Tam jest w ogóle kolejka, którą wjechaliśmy na górę, bo jesteśmy leniwi, żeby tu wleźć. To znaczy inaczej, nie mamy tyle kondycji, żeby tu wleźć. Na razie. Dobra. Idziemy dalej. Jest już coraz bliżej dolna stacja. Znaczy dolna, to jest ta środkowa stacja. Jest już coraz bliżej. Przeszliśmy stamtąd. Tam się teraz zaczyna robić brzydka pogoda. Tam jest chmura. Dużo. Musimy uciekać. Musimy złapać. Kurna. Stromo jest. Momentami jest stromo. Tam, zwłaszcza wcześniej, było stromo i taki żwir jest na tej ścieżce, więc można się ześliznąć bardzo łatwo. Trzeba naprawdę uważać. Czyli my nie poszliśmy szlakiem? Jak to? Tam jest szlak. O, to czym my idziemy? Nie wiem. My idziemy szlakiem. Super! Super. Poszliśmy krótszym szlakiem. Że my nie idziemy szlakiem? Okej. Okay. No ale to tak nas wyprowadziło, no. Ano. Może dlatego takie ciężkie podejście. Czyli my żeśmy źle weszli. No, źle zeszli. Źle, a ludzie idą za nami, nie? Trudno. Na górze. No życie. To może uznać, tutaj, że my wiemy, gdzie idziemy. Chyba tak, albo my tak profesjonalnie wyglądamy. Wiesz, Misiek? Wyglądamy na pełnych... Tak, nawet mam kompas. Wyglądamy na pełnych profesjonalistów. I oni po prostu pomyśleli, że o dobra, idziemy za nimi, bo oni dobrze wyglądają. Wyglądają, jakby wiedzieli, co robią. Nie, nie wiem, wiesz, ten szlak źle, jest na tyle źle oznaczony, że sorry, ale to tak wygląda. No jest czwarta, idziemy dokładnie godzinę dopiero. Godzinę? Aha. Teoretycznie jest mniej więcej ten sam czas jeszcze w dół. Ale mówię, od tej środkowej stacji, co tam widzimy, no, to jest już asfalt. Asfaltowa droga? Tak, schodzimy sobie asfaltową dróżką. Co, też chcesz siąść? Też chcesz tu siąść? Co? Dobra, zjedliśmy sobie na kamyczkach. Są kamyczki za mną. Są kamyczki. Usiedliśmy sobie na kamyczkach. Zjedliśmy po batoniku proteinowym. I idziemy dalej. Napiliśmy się wody i idziemy dalej. Nie ma co, trzeba iść. Teraz nogi dwa razy mocniej bolą. Idziemy. Już tam widać z coraz bliżej stacja, ta środkowa stacja kolejki. Uwaga! Teraz przypadłość mojego męża. Mój mąż nie widzi koloru zielonego i uznał, że to jest czarny szlak. Szlak zielony. Nie lubię was. No
misiek, no nie widzisz zielonego, no. No co na to poradzisz? Takie geny. Łąka jest szara. Łąka jest szara. Powiem tak. Ten szlak jest taki całkiem średnio trudny. Ja bym to nazwała. My się męczymy, ale to wynika tylko z naszej kondycji. Słabej raczej. Ale jak widać, jesteśmy go w stanie zrobić. Więc chyba nie jest tak najgorzej. Rano nam się wejście nie udało. Burza nam nie pozwoliła. A teraz schodzimy sobie. Wjechaliśmy kolejką. Schodzimy. Kolejka też fajna, fajna przygoda. Trochę strachu dla mnie, ale co tam. Nagram, skąd przyszliśmy. Przyszliśmy. O ja! Tam jest teraz chmura. W tym chodzeniu po górach, w tym całym zmęczeniu, w tym wszystkim, jest coś takiego, jest takie katarzis, takie oczyszczenie. Oczyszcza się umysł. Jest coś takiego w tym. Mój się właśnie zresetował. Twój się nie miał z czego oczyścić. Teraz się idzie taką asfaltową ścieżynką i po prostu idzie się asfaltem. No, okej. Okay. A, i trzeba iść po lewej stronie, bo po prawej jeżdżą rowery i takie dziwaczne go-karty. Dobra, za mną gdzieś tam jest stacja kolejki, ta tam pośrednia. Tam na górze samej, tam na samej górze byliśmy. Tam na samej górze byliśmy, tak. Tam na górze byliśmy. A tutaj jest ta pośrednia stacja kolejki. Jeszcze musimy dojść do tej dolnej stacji kolejki, gdzie mamy samochód. I możemy wrócić. Zmęczenie daje się we znaki. Bąble na nogach dają się we znaki. Uff, no ale mus to mus. Musimy wrócić na tu. Nie mamy wyjścia. Teraz już nie ma odwrotu. A niektórzy to mają taką prędkość, pojechali, że ma swoje. Pojechali. Dziękujemy za oglądanie. Jeżeli podobał Wam się nasz filmik, to zostawcie pod nim łapkę w górę. Natomiast jeżeli podoba Wam się nasz kanał, to prosimy o subskrypcję.